Mieszkańcy się skarżą, więc dzwony milczą. To już kolejna bytomska parafia, gdzie kościelne dzwony przestały bić. Teraz proboszcz parafii Bożego Ciała w Miechowicach szuka sposobu, jak dzwony wyciszyć, by nie biły tak głośno, że przeszkadzają, a decyzja o zakazie ich używania została wycofana. Sprawa jest kontrowersyjna, bo mieszkańcy są mocno podzieleni. Łukasz Kądziołka. W Gliwicach ani drgną. W Bytomiu w południe też cicho jak nigdy wcześniej. W dwóch parafiach dzwony przestały bić. To efekt skarg, które składali mieszkańcy. Proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w dzielnicy Gliwic-Trynku obawia się konsekwencji, więc przestał dzwonić. Jednak niektórzy nie rozumieją, dlaczego komuś dzwony przeszkadzały. Według pani powinny dzwonić normalnie. A oczywiście, że tak. Są tacy, którym nawet brakuje tego dźwięku. Zawsze na Anioł Pański dzwoniły. Na wieczór dzwoniły, no bardzo fajnie. Dzwoniły, ale już nie dzwonią, bo po skardze jednego z mieszkańców Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę. Okazało się, że przekroczenie norm hałasu było znaczne, o 9,5 dB. Po kontroli WIOŚ nakazał parafii wykonywanie pomiarów co 2 lata i żeby kurantów używać raczej od święta, a nie codziennie. W takich okolicznościach wskazanych w ustawie, no to są między innymi uroczystości religijne czy specjalne uroczystości kościelne. Proboszcz parafii na Trynku nie chciał sprawy komentować, jednak nie daje za wygraną, ponieważ zaskarżył zarządzenie pokontrolne. O dzwonach nie chciał też z nami rozmawiać proboszcz parafii w Bytomiu Miechowicach. Tu cicho jest dopiero od kilku dni. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, wydają się zadowoleni. Ja wiem, od już chyba w poniedziałku. Cichutko, nie wiem. No. Nie wszyscy chcą o godzinie 5-6 się zrywać, jak mają wolne. Skarga trafiła do bytomskiego urzędu, a ten przekazał sprawę Gliwicom, żeby pozostać bezstronnym. Decyzja prezydentki Gliwic nie zakazuje używania dzwonów czy kurantów. Jednak żeby znowu zaczęły bić, proboszcz będzie musiał coś zrobić. Żeby dostosować poziom hałasu do obowiązujących norm. Można to zrobić w różny sposób. Można te dzwony przyciszyć, można zmniejszyć częstotliwość dzwonienia, można zmniejszyć długość dzwonienia. Teraz duchowni zastanawiają się, co zrobić. Być może uda się wytłumić wnętrze dzwonnicy, ale jeszcze nie wiadomo kiedy i ile to będzie kosztowało. Odgłosy dzwonów kojarzą się z kościołem i były od zawsze zaproszeniem. Do spotkania z Bogiem, do udziału we mszy świętej, czy w innych sakramentach, w nabożeństwach. I tak to do tej pory było jakoś tam zakodowane w naszej świadomości. Dzisiaj ze względu na laicyzację naszych społeczeństw widzimy również troszeczkę inne trendy. Trudno powiedzieć, czy chodzi o laicyzację, czy po prostu czasy się zmieniają. Ale jest za cicho, bo niektórzy tak mówią, że no, mogłyby... Że za cicho, tak? No nie wiem, czy jest za cicho. I ludzie coraz bardziej cenią sobie spokój i ciszę.